Siatkówka jest chyba naj najbardziej zespołowych zespołowym z zespołów. Szósty set. Tak jak obiecaliśmy ostatnio, wracamy z podcastem z kolejną częścią szóstego seta w całym składzie Filip Korfanty, Michał Kwiatko i Piotr Złoch. Tabele przeanalizowaliśmy, druż poszczególne drużyny przeanalizowaliśmy. No to personalia. E, jedne, jed, jedną, z, jedną z rzeczy, która naprawdę bardzo mnie zawiodła w tym sezonie, no to jest jednak jakość obcokrajowców. Bo w zasadzie poza Dimałtyrią Jenkow z Czerradu Czer Czerradu Czarnych Radom, Czarnych Radom e, poza Antuanem Blizzardem, no i Taichiro Rokogou no to tam bardzo słabo to wygląda, bo, bo wszystkie te nowe postaci, e, wszyscy ci nowi stranieri, to praktycznie bez wyjątku grają... Co najwyżej średnio. No i z czego to wynika? Może Wy macie jeszcze jakieś postaci, które wy byście wyróżnili po prostu z, właśnie z zawodników zagranicznych? Czy może w ogóle na początek to bym Was zapytał, jakąś taką waszą szóstkę, szóstkę, siódemkę, no powiedzmy tak, bo z libero tej rundy. I teraz poproszę, macie 5 sekund, żeby się zastanowić nad tym w myślach, żebyśmy się nie sugerowali, więc proszę sobie to już ułożyć w głowie i później już. Już powiedzmy tego nie zmieniać, bo siłą rzeczy no, na raz tego nie powiemy. Natomiast no, jeśli chodzi o mnie, to ja bym powiedział tak, no oczywiście na rozegraniu będę tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Na ataku chyba mimo wszystko Damian Schulz. Statystycznie on wygląda też najlepiej. To staje też dużo, miał gorszy moment, ale ten gorszy moment chyba wynikał przede wszystkim z tego, że tam nagle w trakcie sezonu bez wcześniejszej możliwości treningu skoczył TJ Sanders i, i chyba przez pierwsze 2-3 mecze ta współpraca nie wyglądała za dobrze. No natomiast to, co momentami robił, no to, to naprawdę niesamowite rzeczy. Rozmawialiśmy zresztą o tym, że ja bym chciał go widzieć w kadrze. No środek, Kuba Kochanowski bez wątpienia, Sreczko Lisinac z pewnym właśnie cieniem takiej wątpliwości wynikającej z tego, że no jak na środkowego to on blokuje całkiem niedużo, gorzej choćby od Mariusza Wlazłego. No i przyjęcie tutaj Samdero, Bartek Kwolek, o nich już mówiliśmy dużo wcześniej, więc nie będę się rozwlekał, Libero, piła wszystko, Paweł Zatorski. Nuda. Coś mi się wydaje, że będziemy bardzo zgodni, chociaż? Nuda, nuda. Rozegranie tak. I w zasadzie no, stu, inaczej. W stu procentach zgadzam się. Nie, nie, nie w stu zgadzam się, że musiałbym te procenty dobrze policzyć. Chyba w 86 procentach zgadzam się z tobą. I jedyną wątpliwość, jaką mógłbym potencjalnie mieć, to jest właśnie pozycja atakującego. No ale tak, Moris Torres nie. No on jednak po prostu nie, nie, nie jest od tych kończenia trudnych piłek. Łukasz no Kaczma. Łukasz, Łukasz... Jednak Kaczma nie będziemy zgodni, ok robi się ciekawie. <noise> Czy nie mam na myśli, że wskaże Torresa, no ale kontynuuj. Łukasz, e, Łukasz Kaczmarek. To też on wygląda dobrze, ale no, ma, bardzo, ma bardzo małe wsparcie na lewym skrzydle. Ale to też staty, statystycznie wcale nie wygląda to aż tak imponująco. No i no, ja, może też z uwagi na sentyment, żeby się nieco wyłamać e, z tej, tej utartej siódemki, no to ja postawię jednak na Janka Hadrawę. No bo bez niego te skrzydła Olsztyna wyglądałyby bardzo słabo. A on te mecze również wygrywał Olsztynowi i no i bardzo mocno punktuje, dokłada swoje zagrywką, e, no i bez niego Olsztyn byłby no, w czarnej, e, a jest e, w szarej, o może tak, to ujmę. No to jednak mnie zaskoczyłeś trochę, bo myślałem, że wskażesz Łukasza Kaczmarka. A ja właśnie mam największe wątpliwości odnośnie tej pozycji, to znaczy między właśnie Łukaszem Kaczmarkiem a Janem Hadrawą, bo pewnie gdyby nie ta kontuzja Kaczmarka, to, to nie miałbym wątpliwości żadnych, wskazałbym właśnie tego zawodnika. Oni w liczbach wyglądają bardzo podobnie, to znaczy, to są najczęściej punktujący, atakujący na set. Łukasz Kaczmarek, owszem, zdobywa blisko punkt więcej. Jeśli popatrzyć w ogóle na liczbę ataków na set, no to Łukasz Kaczmarek ma ich ponad 11. A Janek Hadrawa, no. 8,8. Tutaj też jest spore, spora dysproporcja między nimi, mimo że są zawodnicy, którzy zajmują dwa pierwsze miejsca w tych klasyfikacjach. No ale biorąc pod uwagę to, że jednak Kaczmarek przez jakiś czas nie grał, wracał po kontuzji i tak dalej, no to jednak trudno wskazywać go jako takiego zawodnika, który dawał najwięcej przez cały dotychczasowy etap sezonu. No, rzeczywiście, zgodzę się że z Tobą Piotrek, że no, na ataku będzie Janek kadrawał u mnie. Reszta, Lisinacz Kochanowski, to Zatorski, zatorski, deroi chwolek. A także jesteśmy faktycznie bardzo zgodni. A Antyszóstka, e, 5 sekund? No dobrze, to teraz y, z rozgrywającym to zawsze jest ciężka sprawa. Właśnie, Natomiast... może, po, może nie konkretna, nie dajmy konkretnej szóstki, tylko może za trochę sobie podyskutujmy o tych pozycjach, nie, bo to będzie prostsze, chyba. Mhm. Znaczy, to tak, no na pewno takie nazwiska, które gdzieś y, zawiodły, powiedzmy, zawodzą, no to tak, y, na pewno jest to Milate Badipur. Moim zdaniem przynajmniej, no na pewno mówię. Dla mnie na pewno, tak. Ja sobie spodziewałem po nim więcej, a on ani nie trzyma przyjęcia, jakby no nie jest w przyjęciu pewny, ani nie jest pewnym punktem w ataku. Zagrywka też często średnio. O Tomasie Rusa to już powiedzieliśmy po prostu tyle, że, że, że chyba nawet po prostu nie będę więcej dopowiadał. Dorzucę od się jeszcze Nikolek Georgiewa. No też dużo więcej po nim jednak się spodziewano, a nie tego, że będzie trzecią opcją w ataku. Jeżeli chodzi o to Russo, cały czas nieśmiało liczymy, że klątwa szóstego seta w końcu się spełni i zacznie grać na wyższym poziomie. No a zabierasz nam fajne nazwiska, no bo łatwe nazwiska, tak? Pytanie, kto, kto zawodzi... Na rozegraniu, kto zawodzi na, na środku na Libero, na Libero, ja osobiście jestem rozczarowany postawą Michała Żurka. To fajnie wyglądało też na początku sezonu, potem niestety zjazd. Oczywiście mówię tutaj, bo to jest tak, to, czy ktoś jest zawodem, zawsze trzeba ocenić przez pryzmat oczekiwań klubu, oczekiwań kibiców, no i poziomu kolegów w drużynie. No i tutaj Michał Żurek jest ewidentnie obstrzeliwany najmocniej zagrywką i moim zdaniem nie radzi sobie z tym dobrze, a w szczególności nie radzi sobie z flotem, co też ty Filipie na pewno dobrze pamiętasz jak to wyglądało na podpromiu. Tak, i Żurek też przypuszczam, że nie bez powodu jest zawodnikiem, na którego kierowanych jest najwięcej zagrywek w ogóle w całej lidze, on przyjmuje ponad 7 razy na set więc to na pewno ma jakiś uzasadniony powód, to nie jest przypadek. No, gdybym miał ten powód wskazać, to właśnie to jest przyjęcie flota, bardzo niepewne, ale to tak jeszcze nie rozwodząc specjalnie. Akurat jeśli chodzi o Libero, to myślę, że i Kacper Piechocki, tak jak już wspominaliśmy, prezentuje się poniżej oczekiwań, no bo jednak w tamten sezon miał względnie przynajmniej udany, no a teraz znowu, znowu jest dużo gorzej. Myślę, że i Paweł Rusek, o tym też Filipie mówiłeś, w też Przemysława Czałderne, Choćby z tego względu, że to jest zawodnik, który przegrywał rywalizację z młodym Kajetanem Markiem, a gdy ten złapał kontuzję, wskoczył Dominik Jaglarski i on też zaczął pojawiać się na boisku. No to, to nie świadczy dobrze o pierwszym Libero. Na przyjęciu. Zawodze na przyjęciu? To Ty już Michale mówiłeś, dla mnie największym zawodem na przyjęciu jest Mira Balibur, który no, wydaje się być jeszcze ciągle po swoją formą. Spodziewałem się po niej więcej, być może, nie wiem, jeszcze się tak okaże, że zacznie grać lepiej na miarę potencjału, który pokazywał w reprezentacji, bo na razie są to dwa zupełnie inne zawodnicy. A jeśli jakiś drugi zawodnik na przyjęcie, musiałbym się jeszcze chwilę zastanowić... No to Rousseau myślę na pewno. Czy, czy jednak nie spodziewałeś się po nim nic więcej niż to, co pokazuje? taki relatywizm to jednak nie powiedziałbym, że gra znacznie poniżej poziomu, jakiego się po nim spodziewałem. No, jak dla mnie to jest taki ogólnie patrząc przez pryzmat dłuższego bocienka jego kariery, zawodnik dosyć chimericzny i który nie bardzo potrafi utrzymać taki wysoki poziom. No i tak mniej więcej to trochę w tej lidze wygląda, chociaż rzeczywiście od dłuższego czasu nie zagrał dobrego spotkania, więc gra po prostu słabo, ale to nie jest dla mnie rozczarowanie na miarę ebadipura. E, eba A jeśli chodzi o takie inne nazwiska na przyjęciu? Ja zapytam cię o Tibor Rosarda, co ty o nim sądzisz? Bardzo dobre pytanie. Jest bardzo skomplikowane. <laughs> Tibor Rossard zagrał różne spotkania, miał mecze i słabe i dobre. Na pewno więcej, więcej tych słabych. Więcej słabych, tak, ale to też nie tak, że był jakby najgorszym zawodnikiem i nie dało się na niego patrzeć. No Nie grał jakoś niewiadomie dobrze, tylko nie ciągle dołował. Bo e miał dobrą konkurencję w drużynie, jeżeli chodzi o tych, na których patrzyło się jeszcze gorzej. No tak, wspominaliśmy przed tym o zachowaniu pewnego relatywizmu, prawda? Ciborostar miał ciężki start sezonu, potem jak wrócił po sezonie reprezentacyjnym, czy zagrał kilka słabych spotkań. Między innymi mówiliśmy przy tym o tym, że Bielsko mogło wygrać z Rysowią, no i głównym tego powodem mógł być właśnie Tiborosa, który zanotował fatalną efektywność i był y, blisko zmiany, a jednak zmieniany nie był. To trochę było akurat dziwne z tego, co pamiętam ten mecz. No, hmm, no w sumie pewnie macie rację. Możliwe, że to ten Rosard no, byłby takim zawodnikiem, który no, trochę zawodzi. To ja jeszcze do pakietu. Zawodów, no dodam, dodaję braci Kiroga. E, Rodrigo miał zapewnić przyjęcie, były momenty, że tego przyjęcia nie zapewniał. To, że w ofensywie będzie słabszy, było wiadomo, ale, ale że aż tak słaby, to już chyba nie do końca. E, z kolei e, jego brat e, Rodrigo miał świadczyć o sile ofensywnej Katowic. E, przepraszam, Gonzalo. E, Rodrigo, e, Gonzalo Kiroga. On też trochę może podkręcony przez Piotra Świniarskiego nam na, na początku sezonu. W pierwszym odcinku właśnie Piotrek się wypowiadał, że o tym szerokokątnym widzeniu e, gonzalo. No ale to statystycznie i też wizualnie, no to chyba nie był lider, tak, to nie było to nie był ten zawodnik, na którego Katowice liczą. E, no i. W myślę, że to też był jeden z tych elementów układanki, który sprawił, że no pomimo tego udanego początku sezonu jednak Katowice gdzieś tam się sturlały w dół tabeli. Ze środkowych, ja wiem, czy, czy, czy mogę, można mówić o jakimś jakimkolwiek rozczarowaniu. Nowakowski przeszedł do Gdańska i się odbudował. Tutaj miałem wątpliwości, ale, ale faktycznie Piotrek Nowakowski gra dobry sezon. Ja wiem, nie no, na środku może. Okej, okay, ja wiem, Damian Boruch, moim zdaniem w porównaniu do poprzedniego sezonu, samo to, że podgryza go Wojtek Sobala i w tych meczach, okej, okay, no on nigdy nie był ofensywnym, bardzo elastycznym, środkowym, ale on po prostu nie grał za dobrze, no i to chyba też Mark Lebediu zobaczył i postawił na Wojtka Sobala. Tu się zgodzę, że akurat jeśli chodzi o środkowych, to raczej można mówić o takich, po których aż tak dobrej gry się nie spodziewaliśmy. W ogóle tak patrząc też w Filipie, w twojej cyfry, środkowi się praktycznie podzielili bardzo mocno na tych bardziej defensywnych, czyli tych, którzy są wysoko, jeśli chodzi o blok, o statystykę bloków na set, no i na tych, którzy z kolei dostają dużo więcej piłek w ataku i atakują z większą skutecznością, no i... W bardzo wielu jest takich środkowych, którzy w jednej z tych dwóch statystyk są wysoko, no więc nie można ich jako jakieś takie totalne rozczarowania z tego powodu uznać. Także no faktycznie chyba trudno powiedzieć o kimś, kto naprawdę gdzieś. Byłby znacznie poniżej yy, oczekiwań. W pojedynczych meczach może bym tak powiedział o Bartku Lemańskim, ale to, to na pewno nie na przestrzeni całej rundy. To, to tyle mogę powiedzieć, że miewał takie mecze, gdzie naprawdę wyglądał kiepsko, no i, i wiadomo, że no po kimś, kto był w sumie szóstkowym środkowym reprezentacji, spodziewałbym się może stabilniejszej formy, no ale, ale, ale tak całościowo patrząc yy, przekrojowo, no to trudno mi go nazwać kimś, kto, kto można tak jasno powiedzieć, że zawiódł. Tak jednoznacznie to nie, ale zastanawiam się, co sądzicie o Danielu Plińskim, który mam wrażenie dosyć często, relatywnie w tym sezonie był zmieniany przez nie Zniszczała. No i Daniela raczej różno tu szukać w tych statystykach, i to w ataku, i, i w blokach, i w zagrywce. Zastanawiam się, co wy o tym sądzicie, bo... Zgadzam się, że Daniel Pliński gra gorzej, zgadzam się, że widać, że już fizycznie odstaje coraz mocniej, skacze niżej niż w zeszłym sezonie. No bardzo, no, on się może nigdy nie był skoczkiem, albo przynajmniej od kilku sezonów nie bazował na warunkach fizycznych, no ale te warunki fizyczne również są istotne. To, że akurat miło zniszczą za niego wchodził, no to to już było takie rozwiązanie, które na przykład w zeszłym sezonie stosował Andrea Gardini, jeszcze jako trener Indyk Polu AZS-u Olsztyn, no bo tam wtedy akurat do rotacji było trzech zawodników, no i on jakoś nigdy się nie obawiał rotować na środku. Więc tam były układy z Niszczoł Kochanowski, Pliński Kochanowski. Więc nie wiem, czy łączyłbym fakty tego, że Pliński gra gorzej, e, z tym, że akurat jest zmieniany przez Niszczoła, e, ale tak, no może nie zawód, e, może nie jakiś dramat, ale na pewno są ustawienia, w których tych sprytnych ataków Plińskiego ze środka Olsztynowi brakuje, no i wtedy, wtedy zaczynają się problemy z grą. A może. Na tym zakończmy te nasze podsumowanie. No jak się okazuje, aż tak dużo, zwłaszcza polskich zawodników, którzy by jakoś wyraźnie zawodzili, nie ma. No to jeszcze bym dodał może Enrique Batajima. Tylko z drugiej strony wiemy, znaczy, ja myślę, problemy że problemy z kontuzjami. Dokładnie. Myślę, że w przypadku, jeżeli zawodnika, zawodnikowi doskwiera kontuzja, to jednak jest to trochę od niego niezależnie, więc trudno oczekiwać od tego, że będzie spełniał jakieś tam oczekiwania klubów. Więc myślę, że jednak bym pominął tego zawodnika, no, jak i wszelkich, wszystkich innych tych, Którzy mieli problemy ze zdrowiem, bo jakby trudno mi oceniać na minus działania klubu, który takiego zawodnika sprowadził, bo być może rzeczywiście to jest zawodnik, który na wideo i w ogóle według wszelkich danych statystycznych wydawał się być dobrym nabytkiem, no ale trudno przewidzieć to, że będą go męczyły kontuzje, no przecież wiemy, że z takich nazwijmy to. Od mentów, można wyciągnąć ciekawego zawodnika, jak choćby Roberta Techta, i mimo tego, że to jest takie nazwisko było nieznane, to wypalił na równie dobrze mogłoby być i z tym zawodnikiem, no ale zdrowie nie pozwoliło. Ja nie, nie chciałbym takich zawodników negatywnie oceniać. Po prostu bym, że tak powiem, wszystko może nie zwracał na nich uwagi. No. no to nie zwracajmy na nich uwagi, a zakończmy może tym, co się wydarzy w Pucharze Polski, no bo właśnie gdzieś też ta. Pierwsza runda wyznaczyła nam te sześć zespołów, tylko sześć zespołów z Plus Ligi, które dostąpiły zaszczytu rywalizacji o Puchar Polski. Co o tym systemie myślę, to może powiem już w następnym odcinku, jak już będziemy temat gdzieś podsumowywać. Wstamy pary, dwie pary naprawdę bardzo ciekawe i to te pary, które zobaczymy w telewizji Polsat. absolutny hit, klasyk, można powiedzieć, PGS Kra Asekoresowia. No i też bardzo ciekawie zapowiadający się mecz, też w kontekście tej przyszłej rywalizacji o, o te miejsca 3-6. Myślę, że tak to będzie, czyli Oniko-Warszawa-Jastrzębski-Węgiel. No a do tego dwa mecze również bardzo ciekawe, ale z innych powodów, czyli jak zespoły pierwsze ligowe zaprezentują się na tle. Potentatów plus ligi, czyli e, Chris Paul września, Zaksa Kędzierzynko źle. Bardzo fajne zachowanie władz Crispolu, które ten mecz uczyniły meczem, podczas którego e, będzie, będzie prowadzona zbiórka na Woźb, a za to nie będzie to mecz biletowany. Także no, nadkomplet e, widzów we wrześni spokojnie. No i myślę, że też pierwszy raz na takim oficjalnym spotkaniu wypełni się nowa hala w Nysie, tam Stal. Podobnie zresztą jak przed rokiem w tych samych rozgrywkach zmierzy się z Gdańsk. No i Jeśli chodzi o faworytów, no w tych dwóch meczach z pierwszoligowcami raczej można, można zapytać tylko, czy w ogóle będą w stanie urwać chociaż seta, No ale w tych dwóch pozostałych już takie jasne to nie jest chyba. Ja pamiętam taką drużynę jak MKS Będzin, która w Pucharze Polski bardzo dobrze się postawiła, bardzo mocno się postawiła jeszcze jako pierwszoligowiec. To nawet był drugoligowiec wtedy chyba, jeśli dobrze pamiętam. Grał tam zresztą podobnie jak teraz z Michał Pottera i chyba będzie nie, nie wtedy wyeliminowali, to w trzech setach AZS często chowa, a później, a później też pokazali się z całkiem dobrej strony w transmitowanym już wtedy chyba w telewizji meczu z Zaksą. Ja osobiście żałuję, że nie będzie można zobaczyć tych spotkań pierwszoligowych, bo skoro tak dużo mówiliśmy o tym, że w tym sezonie będziemy mieli baraż z, właśnie z jed, z, drużyną, jedno, z jedną z drużyn pierwszoligowych no to bardzo jestem ciekaw jak właśnie Stalnysa albo Chris Paul Września zaprezentują, zaprezentowałyby się i zaprezentują się w starciu z tymi rywalami, no niestety tego nie zobaczymy no a to byłby też myślę kolejny przyczynek do dyskusji na temat tego czy powiedzmy różnica pomiędzy drużynami z dołu tabeli naszej ligi, a górą tabeli pierwszej ligi, czy ta różnica naprawdę jest duża, no ale niestety nie zobaczymy tego, więc pozostaje nam tylko śledzić wynik. Dokładnie, jeśli chodzi o ten meczek, w którym zmierzył się Plus Ligowcy, to nie najlepszy chyba moment sezonu przechodzi z Kraby, w Wiktoria. Czy nie przepłaci właśnie tego odpadnięciem z Polski. Myślę, że w forma Rysowi będzie zwyżkować. Oni teoretycznie z nowym trenerem powinni grać jeszcze lepiej z biegiem czasu. Natomiast skrajnie no wiadomo, ciekawe, czy zdąży się Pierwszy. Już... Proszę? Pierwszy to taki pierwszy. sprawdzian dla drużyny Andrzeja Kowala, tak naprawdę. Znaczy, taki, tak, pierwszy, tak poważny. Na pewno najpoważniejszy, a tak jak mówiłem wcześniej, myślę, że. Mimo wszystko poważnym sprawdzianem był mecz ze Szczecinem, ale no rzeczywiście to będzie najpoważniejszy do tej pory, bo jednak, co by nie mówić, skra stoi trochę wyżej niż Espadon, nawet może bardziej, dużo bardziej wyżej. A, najpoważniejszy sprawdzian przed i na pewno dużo szansą będzie to, że jednak Rosowa nie trafiła, mimo swojego braku rozstawienia na Zachse, która wydaje się być, w mojej opinii, przynajmniej na trochę lepszym poziomie, jeśli chodzi o swoją formę względem... A potencjału, no i wydaje mi się, że to będzie najciekawszy pojedynek. No. no, ale też ciekawie będzie na pewno na Torwarze, ale właśnie ten Torwar myślę, że będzie na tyle sprzyjał Oniko, no i tak jak już wspominaliśmy Bartkowi Kwolkowi na zagrywce, że jednak zdziwię się, jeśli to Jastrzębie awansuje dalej, chociaż no skreślać też na pewno Jastrzębian nie można, no bo potencjał kadrowy tam jest, ale ja bym jednak stawiał na Oniko. No wiesz Michale, w alternatywnej odnodze wszechświata jest taka odnoga, w której to Jastrzębie wygrywa z Warszawą na Torwarze i to nie byłoby takie abstrakcyjne wcale, więc no tam Warszawa wygrała, ale miała dużo szczęścia i bardzo, bardzo, bardzo dużą stratę również odrobiła, ale myślę, że jest takie miejsce, w którym, w którym Maciek Muzaj kończy decydującą piłkę i to Jastrzębie wygrywa. Drugiego seta i jest, idzie już z górki, no ale to tak naprawdę. No ale z kolei myślę, że też Oniko chyba gra już troszkę lepiej niż wtedy, kiedy wygrywało do zera z Jastrzębiem, a Jastrzębie czy gra lepiej? No nie wiem, biorąc pod uwagę te stracone punkty yy, niedawno z Będzinem. Ze Szczecinem. Yy, ze Szczecinem również. Ze Szczecinem również masz rację. Także no, myślę, że to tutaj ta różnica może być y, tym razem bardziej widoczna, ale nie musi, no to, to jest tylko jeden mecz. Yy, Puchary kierują się własnymi prawami, tak? Czy, czy, czy co byśmy nie powiedzieli? Eee, chyba na tym zakończymy, panowie. Chyba że któryś z was jeszcze koniecznie chce o czymś opowiedzieć. O, ja myślę, że jednak trzeba... Może tego nie będzie słychać, ale chylić czoła przez Zachsu, że udało się zatrzymać Bernaton tego na kolejny sezon. Myślę, że to jest no, przynajmniej dla mnie ogromnie ważna i fajna wiadomość. Mimo tego, że akurat nie jestem sympatykiem klubu Skandierzyna, to z perspektywy ligi myślę, że to jest bardzo ważny aspekt tego. Przed tym, jak klub Skandierzyna to ogłosił. Byłem właściwie przekonany, że naszą ligę po tym sezonie opuści Srećko Lisinac i Samdero i właśnie Bentoniutti. Jak się okazało, zostałem już na starcie roku bardzo pozytywnie zaskoczony i po prostu z tego miejsca, władzą klubu z Kędzierzyna dziękuję, że tego zawodnika będę mógł jeszcze raz, przepraszam, że będę mógł w kolejnym sezonie jeszcze oglądać. No i my się chyba tak samo cieszymy, zwłaszcza, że z tego co mówił Bentoniutti zaraz po przedłużeniu umowy wynika, że i Samdero zostaje w Kędzierzynie, że ma tam jeszcze ważną umowę, którą zamierza wypełnić. Znaczy, no hmm. właśnie, te ważne umowy to już w ogóle inna sprawa, bo przecież znamy historię z Kevinem Tilly, a z drugiej strony tak jeszcze taka luźna myśl, to no Zaksa z Benem, to jak jeszcze zostanie sam DeRoy, jeszcze zakontraktuje jakiegoś, nie wiem, Łukasza Kaczmarka, albo Kubek Kochanowskiego, to już no dobre będzie mogła zapomnieć z którym się schodzi się no i możemy szybko nie doczekać detronizacji Mistrza Polski. Ale zobaczymy, no, ale będzie to, ciekawie. To, to dopiero na jesieni tego roku, a mamy dopiero jego pierwszy tydzień, także Także o tym, co, co, co dalej, to i przede wszystkim, czy w ogóle Zaksa na tym tronie pozostanie, bo to też pamiętajmy, nie jest przecież wcale w 100% pewne. E, to się przekonamy dopiero gdzieś pod koniec tego sezonu. Później będziemy myśleć, co dalej. Natomiast, no, bardzo się cieszymy chyba wszyscy, że Bena zobaczymy w pluslidze również w przyszłym sezonie. No i tą optymistyczną wiadomością, chociaż pewnie no, już e, każdy z naszych słuchaczy doskonale o tym wie, no, chyba, że nie wiem, gdzieś. E, Dłużej przybalował po Sylwestrze, ale, ja, ale myślę, że tak, a, aż tak długo to nie było, żeby ta wiadomość do tej pory nie dotarła. E, zakończymy, myślę, ten nasz czternasty, ale pierwszy w 2018 roku odcinek. Ja bardzo dziękuję. Michał Kwiatko-Memnowski. Piotr Złoch. i Janek Korfanty. Reżarduję, Filip Korfanty. Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku.